dzisiaj to jest dla nas ogromna radość, że możemy stać po stronie prawdy. Możemy jej bronić, że Pan Jezus daje nam łaskę, to łaskę odwagi i jak mówi Pismo Święte, przecież poznacie prawdę. Druga się przewrotną namiętnością, zarazem pogwałcona zostaje wspólnota, która powinna nas łączyć z Bogiem. Witaj Grzegorz. Witam. Czego tutaj jesteśmy świadkiem, jakbyś mógł powiedzieć? No dzisiaj jest 23 października w Lublinie. Odbyła się tak zwana Parada Równości, czyli marsz zorganizowany przez te środowiska tak zwane LGBT, czyli de facto sodomitów. I tutaj w kontrze do tej demonstracji, która zablokowała ruch w Lublinie skutecznie, jest taka mała kontrdemonstracja modlitewna. Może pokażmy tutaj. Ja pokażę wcześniej. Tu odmawiany jest różaniec w intencji o przebłaganie Boga, żeby nie spadała na Polski kary w związku z tym upadkiem, jakim niesie niewątpliwie propaganda i ideologia sodomicka. No i w modlitwie o powstrzymanie tego zjawiska. No jest tutaj niewielka grupa działaczy Stowarzyszenia Piotra Skargi i trochę starszych osób. Natomiast ta główna parada, no to odbywa się tutaj właśnie głównymi ulicami miasta, gdzie też jest trzecia. W zeszłym roku nie było, natomiast w zeszłym roku był i tak zwany strajk kobiet i te ataki na kościoły. No akurat dokładnie to się zaczęło rok temu, tutaj broniliśmy przed tą hordą katedry. No teraz modlimy się o właśnie powstrzymanie tego zjawiska. No, mam tutaj ze sobą ulotki, które rozdaję przechodniom. No, to są trochę informujące o tym, dlaczego ta ideologia prowadzi, czyli do rozbicia rodziny, do deprowacji całych pokoleń. Oczywiście no to, że się wszystko wpisuje w tą marksistowską strategię niszczenia cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji łacińskiej. I tutaj właśnie sodomici są wystawieni jako takie mięso armatnie przez marksistów i te środowiska, które rządzą światem, żeby deprawować jak najwięcej zamieszania, wprowadzać. No oczywiście te ich hasła, z którymi idą, są chrystofobiczne. To jest po prostu taka przemoc symboliczna. W tej chwili my katolicy czujemy się już w tej chwili opromowani. Być może ten wywiad na przykład na YouTubie też będzie cenzurowany, też będzie to medium chciało tego typu wypowiedzi. Ale będziemy i tak próbowali. Jest nas niewielu, ale jesteśmy zdeterminowani, no i modlimy się, bo tylko modlitwa nam została i tutaj ingerencja Boża może tylko to powstrzymać, ale oczywiście musimy z łaską Bożą współdziałać, bo tutaj wtedy skuteczne działanie może być, jeżeli jesteśmy otwarci na łaskę i z tą łaską współdziałamy. Wtedy możemy to powstrzymać. No oczywiście trzeba tą hydrę zdefiniować. No w tej chwili już jest o tyle dobrze, że znamy już taktykę hydry. Wiemy, że ma ona wiele główek, które odrastają, ale istota rzeczy polega na tym, żeby ugodzić hydrę w serce. Bo wtedy będzie zwycięstwo. No, na razie musimy osiągnąć ten stopień świadomości odpowiedni, żeby móc przejść z etapu informacyjnego do działania. Myślę, że ten czas nadejdzie, bo im nasz nieprzyjaciel szatan śpieszy się. Widać, że ma mało czasu, dlatego ta akcja się nasila. Ona szczególnie w Polsce jest jakby
mocno się zaznacza w ostatnich dekadach, bo Polska jest jeszcze tak, można powiedzieć, ostatnią, mimo wszystko stoją normalności w świecie wariatów. Znaczy, to nie jest świat wariatów, tylko to jest świat po prostu zmieniany w szpital wariatów. Normalnych inaczej. Przez chytrych graczy, przez te siły, które chcą zniszczyć chrześcijaństwo. No i zbudować społeczeństwo komunistyczne de facto, no bo docelowo no to chodzi o to, żeby ludzi pozbawić własności, żeby wszystko było na kredyt, żeby istniał pieniądz wirtualny. Ja wszyscy mieli, to mówię, jak w komunizmie zapewnione korito, najlepiej w postaci jakiegoś sztucznego mięsa, który Bill Gates będzie dla nich produkował. Wszystko wszystkim zabrać. Będą mieszkali w blokach, które będą mieli według przedziału, będą mieli określone pieniądze na koncie, no i będą niewolnikami. No i właśnie w ramach tej rewolucji, bo to już jest ta rewolucja komunistyczna naprawdę, to co towarzysz Stalin, towarzysz Lenin tam robili, no to oni jeszcze nie mieli tych narzędzi na szczęście, żeby to doprowadzić, a teraz już technologie są na tyle rozwinięte, że mogą sobie na to pozwolić. No i teraz od naszej świadomości, a w dalszej kolejności od naszego działania będzie zależało, czy im się to uda. No i oczywiście modlimy się do Pana Boga, bo o interwencję, bo pamiętajmy, Sodoma i Gomora została spalona, co tutaj zresztą było przypominane podczas tych rozważań modlitewnych i byli cytowani doktorzy Kościoła, co na ten temat mówili, myślę, że to też sfilmowałeś, to też Państwo słyszycie. No i tyle mojego krótkiego komentarza. Oczywiście ten wątek rewolucji komunistycznej, rewolucji właśnie nowoczesnej, według nowoczesnych zaleceń, już nie tyle Stalina, co Gramsciego, wymaga dalszych komentarzy i myślę, że to jeszcze będziemy mówili. Na szczęście mówię, nie tylko my o tym mówimy, jest dużo dobrych kanałów, które o tym mówią. Tutaj może szczególnie polecę przy okazji kanał pani doktor Anny Mandreli, Ryngraf, która też te sprawy bardzo ciekawie diagnozuje i wskazuje metody. Jest wiele kanałów na YouTubie. Póki jeszcze tego YouTube'u nam nie zamknęli, no to staramy się mówić. No tyle chyba. Dzięki. I na tej prawdy dokonywał ogromnych rzeczy. Chciał nawet, poszedł jako wolontariusz, aby nawrócić sułtana podczas jednej z krucjat. Tak kochał prawdę. I dzisiaj to jest dla nas ogromna radość, że możemy stać po stronie prawdy. Możemy jej bronić, że Pan Jezus daje nam łaskę, to łaskę odwagi, hej. Jak mówi Pismo Święte, przecież poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Ludzie, którzy stoją za agendą prohomoseksualną, oni chcą, aby całe społeczeństwo było zmienione. Jeden z liderów ruchu prohomoseksualnego w Stanach Zjednoczonych mówił w książce Breaking the Ball, że nie wystarczy tylko to, aby była jakaś zalegalizowane związki, abyśmy mieli małżeństwa, abyśmy mieli adopcję. Nie, to nie wystarczy. Musimy iść dalej. Musimy pragnąć tego, aby ludzie pragnęli być tacy jak my. Czyli widzimy, że tym ludziom wcale nie chodzi tylko o jakieś prawa, ale im chodzi o zmianę społeczeństwa, o zmianę mentalności Polski. Aby Polska nie była krajem katolickim, aby Polska nie była dumna ze swojej historii, aby żeby się jej wyparła. Zaparła się jak Judasz zaparł się Pana Jezusa. A my, jak widzimy dzisiaj ten krzyż, na ten piękny obraz, to stajemy do walki duchowej. Stajemy w obronie prawdy i to jest taka sama analogia, jak podczas Kalwarii, podczas Drogi Krzyżowej były dusze, które stanęły na drodze Pana Jezusa i
chciałem otrzeć te łzy. Bo dzisiaj nie krzyżuje się samego Pana Jezusa, ale krzyżuje się Jego mistyczne ciało. Krzyżuje się nauczanie Kościoła, opluwa się prawdę katolicką, opluwa się zasady życia moralnego. Wszystko się to opluwa. A my stajemy jak święta Weronika. Otrzeć twarz Panu Jezusowi z krwi, z łez. Otrzeć Mu, bo płacze. Płacze nad światem. I to też mówi do świętej Faustyny. Jak płaczą, jak wiele grzechów, chociażby Warszawy, go obrażało. I święta Weronika nie zatrzymała męki Pana Jezusa. Żołnierze mogliby wręcz jej powiedzieć, ty nam przeszkadzasz, przez ciebie dłużej będzie to trwało. My chcemy go zabić szybciej. Ale dzisiaj to jest dla nas wielki zaszczyt właśnie być jak święta Weronika, jak święty Szymon Cyrenejczyk. Szymon Cyrenejczyk przecież był nieznanym człowiekiem. Cyrena tak samo jest nieznana. Ale została właśnie znana dlatego, że jest to ziemia Szymona. I Szymon mógł nieść ten krzyż niechętnie, aby przypodobać się tłumowi, który nienawidził Pana Jezusa. Wybrał inaczej, dlatego jest znany po dziś dzień jako człowiek, który właśnie pomógł Panu Jezusowi. Pomógł Mu nieść krzyż. I dzisiaj stajemy do tej wielkiej bitwy. Bitwy duchowej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Wierzę w Boga. Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego. I o Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Będą nam towarzyszyć rozważania o grzechach przeciw naturze wielkich świętych Kościoła, doktorów Kościoła i ojców Kościoła. Wielkich ludzi, dzięki których mamy ten Kościół. Dzięki ich wielkiej pracy, cnocie, oni przekazali nam i rozwinęli doktrynę Pana Jezusa. Tertulian, ojciec Kościoła, był wielkim myślicielem i apologetą wczesnochrześcijańskim. W swoim traktacie De Pudicta, Pudictia, będącym apologią chrześcijańskiej czystości, Tertulian w jasny i wyraźny sposób wyraża odrazę, jaką Kościół odczuwa wobec grzechów przeciwko naturze. Potępiwszy cudzołóstwo, pisze on: wszystkie szaleństwa, żądzy, które przekraczają prawa natury i są bezbożne wobec ciała i płci, wypędzamy ze wszelkiej ochrony Kościoła, bowiem nie tylko są one grzechami, co potwornościami. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię. Eusebiusz z Cezarei. Eusebiusz Pamfilos, biskup Cezarei w Palestynie i twórca dziejopisarstwa kościelnego w swoim dziele Demonstratio Evangelica, dowód ewangeliczny, napisał: Bóg w prawie danym Mojżeszowi zakazał wszelkich niedozwolonych małżeństw i wszelkich
wszelkich gorszących praktyk związków kobiet z kobietami i mężczyzn z mężczyznami. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Ojcze nasz. Święty Hieronim ze Strydonu. Ojciec i doktor Kościoła był wybitnym teologiem, egzegetą i autorem licznych tekstów dogmatyczno-polemicznych. Najważniejszym jego dokonaniem jest jednak łaciński przekład Pisma Świętego zwany Wulgatą. W swoim dziele Adversus Jovinianum święty Hieronim wyjaśnia, w jaki sposób sodomita winien wyrazić skruchę i odprawić pokutę, by zostać zbawionym. Sodoma i Gomora mogły go gniew Boży, mogły gniewu Bożego, gniew Boży ugładzić. Gdyby wyraziły żal za grzechy i poprzez post zdobyły się na łzy skruchy. Świętość też to jest doskonałość obiektywizmu, bo oni, stojąc jak najbliżej prawdy, też mogli obiektywnie patrzeć na rzeczywistość. Obiektywnie patrzeć na każdy grzech i na każdą cnotę. Święty Jan Chryzostom, uważany za największego z greckich ojców Kościoła i ogłoszony doktorem Kościoła, swój przydomek Chryzostomos, czyli Złotousty, zyskał ze względu na wielkie zdolności oratorskie i działalność kaznodziejską. Był arcybiskupem i patriarchą Konstantynopola, a ujednolicona przez niego liturgia grecka stosowana jest po dzień dzisiejszy. W swoich kazaniach na temat listu świętego Pawła do Rzymian omawia on ogrom grzechu związanego z homoseksualizmem. Jeżeli zaś śmiejesz się, słysząc o piekle i nie wierzysz w nie, to przypomnij sobie o ogniu Sodomy. Widzieliśmy i w obecnych dziejach obraz piekła. Ponieważ wielu miało nie wierzyć w to, co będzie po zmartwychwstaniu, a i teraz nie wierzą, słysząc, że istnieje ogień niegasnący. Bóg ich przywiódł do pamiętania poprzez zaistniałe wydarzenia. Taki jest więc pożar i takie zgliszcza Sodomy. O Chrystus! Kontynuujemy rozważania słów świętego Jana Chryzostoma, wielkiego doktora Kościoła świętego, o grzechu Sodomii. Pomyśl, jak wielki był to grzech, który zmusił do pokazania piekła nawet przed czasem. Niezwykły był ów deszcz ognisty, gdyż i pożycie było przeciw naturze. Zatopił ziemię, ponieważ także ich duszę zatopiła żądza. Dlatego i tamten deszcz był przeciwstawieniem zwyczajnego deszczu. Nie tylko nie pobudził łona ziemi do wydania owoców, lecz uczynił ją niezdatną do przyjęcia nasion. Takie było przecież pożycie mężczyzn ziemi sodomskiej, które czyniło ich ciała bezużytecznymi. Cóż jest wstrętniejszego od męskiej nierządnicy, co bardziej przeklętego?